I powiedz jeszcze zatem, co uważasz, że jest moim. Aż się boję to zapytać. Atutem. Atutem, ale na tym obrazie? O kurwa. Ej, mordo, pociąg ci spierdala. Opluł świnie? Czy to opluł? Świnka była! A co ja mam robić, świnkę? Chyba nie wiem. A, tak, okej. Okay. Uczestnik numer 3. Ja robię notatki. No. Uczestnik numer 3 jest moim faworytem. Z opisu? Opisał się tak. Menel alkoholik, seksista, pojeb. 177 cm wzrostu, 14,5 cm. Karalny zasikanie w jeziorka do parku. Jaka jest twoja największa wada? Moja największa wada to jest, myślę, minus 3,5 w lewym oku, minus 3,25 w prawym. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak więc widzisz, musisz się obawiać, bo może snajperem nie będzie, ale w niektórych sytuacjach Anusz może mu wyjdzie szczęście. Uczestnik numer 2. Małomówny. Dziękuję bardzo. czy taką wadę akceptujesz? Nie będzie ci przeszkadzał. Ja będę miała czas, żeby Uczestnik numer 3. Mam raka prostaty. Tak, teraz już jestem pewna, kto jest kandydatem numer 3. Może, żeby tak krótko każdy powiedział, jaki jest ich ulubiony czas, jakby ulubiony sposób na spędzanie wieczoru, taki idealny wieczór. Uczestnik numer 3. Ja lubię wieczory spędzać, samozaspokajając się do filmów kategorii X. Oponent nie będzie ci zawracał gitary, kolokwialnie mówiąc. To na pewno! Gorzej, jak będzie chciał się pobawić twoją gitarą, wtedy może się to inaczej skończyć. Ja nie przepraszam, ale niestety muszę wstać, bo muszę sobie poprawić koc. O nie! Tak więc don't make me za złe. Sorry, widzowie. Ja mówiłam, że dostanę do niego was. Mój idealny wieczór byłby na przykład przy streamie i powyżej 10 widzów. Każdy macie swoje idealne wieczory. To jest marzenie Trywixusa, nie twój idealny wieczór. Ale to jest coś niemożliwego, tak więc może. Uczestnik numer 6. Na stres działa zawsze na mnie dobrze rower albo kostka Rubika. I to są takie dwie rzeczy, które mogę na co dzień robić. Kostka Rubika. Raz w życiu ułożyłam kostkę Rubika. Jak wyrzuciłam wszystkie kawałki, poskładałam ją tak, żeby kolory się zgadzały. Ale kostka Rubika też nie jest łatwą zabawą. Tak więc złożenie kostki Rubika to... No. A jeszcze przypomnę coś, też się spytam uczestnika numer 6. A z czystej ciekawości, jaki był najszybszy czas złożenia kostki Rubika? Oficjalny na zawodach 40 sekund, ale to było 7 lat temu. A teraz to nie wiem, tak... Nie wiem, 30 może, 6 sekund. Dobrze, dziękuję. Tak więc Kasia, ja bardziej bym patrzył pod aspektem, że chłop ma szybkie palce. No co? To naprawdę. 40 kandydat sekund. 5. 40 sekund. Kandydat numer 5. Ale patrz, masz skill i w 40 sekund złóż to. No chłop to finezję ma w palcach. Uczestnik numer 3. No ja jak się wkurwię, to tak jak prowadzący wspomniał, lubię zajebać cucekapa. No czasami trzeba. Proszę. Jeszcze raz, ostatnia. No trzeba czasami zajebać cucekopę. Jak najbardziej. Uczestnik numer 7 się zmutował. Halo, rurku. Witam. A to teraz ja byłem, przepraszam bardzo, tak. Nie ogarnąłem, który był. Musiałem się wyciszyć na chwilę. Nie mam żadnego nałogu, bo jestem panem swojego ciała i jak po prostu chcesz czymś skończyć, to z tym kończę. Nie mam problemu, żeby to rzucić. Okej. Okay. Dobrze, że nie kończy na ciebie, ale... Trybiksus! Przepraszam! Uczestnik numer 3. No, z nałogów to ja sobie czasem lubię przykopcić dobrego buszka. Okej. A po ile? 45. No to cię tną, chłopie. Zacznijmy od uczestnika numer 1. Ile masz centymetrów? Mam 173 cm wzrostu. Dziękuję. Świetnie. Uczestnik numer 2. 187. 187? Proszę, nie zawiedź mnie. Uczestnik numer 3. 16 normalnie, 14,5 cm w zwisie. Dobrze. Co sądzisz? Bez komentarzy zostawiam kandydata numer 3. 1,83 m. Dobrze, Skorwiel. Trzy
wszystkich rzeczy tak naprawdę, no, uczestnik numer 3. Najmniejszy z tych wszystkich, niestety. Ale chyba najbardziej komfortowy, Kasia, co? Nie komentujmy, proszę. Taki trochę, wiesz... Trochę jak piosenka Kurego z Minimajkiem. Mały, ale wariat. Bo to spójrz tylko na moje genitalia. No, sorry, muszę wstać! Gadaj! Ty Kacia leci. Uczestnik numer 4. Fizjoterapia, 21 lat. Lubi spać. Spędza kreatywnie wieczory na wymyślanie piosenek. Układa kostkę Rubika. I jest uzależniony od coli, 1,83 m. No... Jest w bokserkach. Co? Wyleciał? Nie! A! Jak nie wyjdzie mi z wygranym tej edycji, to zrobimy drugą Trenixus. Co ty na to? Kurwa, to będzie co tygodniówka tych edycji. Kasia! To co no? Co tydzień będą te eventy. To już nie będzie event, to będzie normalny stream piątkowy. Panie prowadzący, co jest przewidziane w dalszej części? No właśnie, to jest problem, że nie wiem. Musisz ci pomóc? Serio mówisz? No kurwa, siedziałem tyle nad tym i jak oglądałem te wszystkie randki, to były te randki, że były pytania i wybierasz dalej. I dalej kurwa nie wiem co. Nie wierzę. Myślałem, że więcej odrzucisz oponentów, że powiesz, czy można więcej. Powiedziałeś, że dwóch mam odrzucić. Myślałem, że więcej chcesz odrzucić, że zostanie coś tam i... Nie chujnia wyszło. Możemy pytać dalej. Albo zróbmy koniec i za tydzień zrobimy live'a, bo nie mam, no nie przygotowałem. Kłamiesz! Kurwa, jaka, że kłamie. Ja uczestniczę numer 3. Czy lubisz dzieci? Kocham dzieci. Przepraszam, ale mnie bardzo zaciekawiłeś, ale lubisz dzieci? Czy no tak, lubisz po prostu, kochasz dzieci? Tak. Dogłębnie? Jak pewien papież nasz polski. Dobrze. Po jakim okresie czasowym, czyli powiedzmy będąc razem, mielibyście odwagę powiedzieć Kasi, żeby zapierdała wam do sklepu po piwo. Chodzi mniej więcej o okres czasu, czyli na przykład, że po 3 dniach wspólnego bycia, po tygodniu. Czas numer 6. A sprzedaliby jej? Nie, no w sumie od razu. Przepraszam. Dobrze, Kasiu. Czy masz jakieś swoje faworyty? Będziemy im przeszkadzać. Satyam przesyła 5 zł. Przecież razem do siebie pasujecie. Po co wam randki w ciemno d? Chwilka, Kasia, bo tutaj mam problem techniczny. Kurwa, mordo, ty ją widziałeś? Widziałeś ją? Ja mam kobietę, byczu, ja mam kobietę. Nie, no nie oszukujmy się. Nie wiem, kurwa, coś mi Streamlabs zacina, ale tak turewsko. Albo w sumie taki fragment wierszyka, który znalazłem. Katarzyna dumna jej minia, idiotkę z siebie robi, jako streamerka na studia zarobi. Kasiu, pamiętasz ten rajdzik ze snów, gdy wbiłaś na mój channel, urwało ci się to z pamięci na chwilę, ale dla mnie to było wiele. Koniec. Nie, to piękne. Brawo. Piękne. To się to oklaski. Może tutaj rzucimy teraz kandydata numer 3 na głęboką wodę. Kandydacie numer 3. Yo, tylko najbitnie, wiesz o co chodzi. A to nie freestyle, dobra, czekaj, mam coś. Dobra. Ale to będzie piosenka, taka ale od serca. Ale możesz też zafreestylować o uczestnicy, jeżeli chcesz. Dobra, czekaj. Tylko musisz sobie podkładać, no niestety nie mam jak czytać. Nie mam rady. Dobra. Kasia z się lizaka, bardzo miła, ciągle draka. Czy to streamek, czy to dwójka? Weź zajaraj ze mną skunka. Whisky, wino, krak i wódka. Radka ze mną. To głodówka. Świetnie, skoro Radka z tobą to głodówka, znaczy, że nie będę musiała płacić. Fantastyczne. Tutaj duży plusik, brawo oczywiście. Dziękuję bardzo. Dla mnie to było piękne. To było piękne. Uczestnik numer 8. No to mój rysunek też jest wzorowany na zdjęciu z Instagrama i tą taką najważniejszą cechą miał być uśmiech, czego tutaj chyba nie do końca widać. Uczestnik numer 6. No, mówię, pamiętam, nie jestem najlepszy, może drugi raz rysowałem w życiu.
Przepraszam. Ale no... Nie, jest piękny, jest piękny. No, nie, no starałem się, to jest najważniejsze i tak, no najbardziej to włosy, tak, to jest twoja rzecz charakterystyczna i chciałem to jakoś ująć, ale... Ale tylko tutaj mam pytanie, czy rysując ten rysunek miałeś na myśli, że bardziej byś wolał górną połowę kasi, czy po prostu nie starczyło czasu? W sensie buzia, włosy, tak, no ale że włosów nie pokażę po prostu do szyi, tylko no one są długie. Uczestnik numer 3. Znaczy już mam opisywać? Tak. Tak? To obraz został namalowany na płótnie. Obecnie można go oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. W centrum znajduje się litewski książę Witold. Jest ubrany, jak widać, w taki ładny strój ago. W prawej ręce trzyma CBD, znaczy to jest prawa, tak. W lewej trzyma whisky. Obok jest pies, który jeździł koleją. Tam widać na ekranie jest stream. Jest liczba bardzo duża. Mamy prowadzącego, który też to wszystko ładnie tutaj prowadzi. No i w tle jeszcze tam po prawej stronie jest brat Kasi, który pyta się o trójkę. Nie wiem jaką, ale chyba o trójkę. Ej, dla mnie ma punkt za mnie. Punkt od prowadzącego za to, że pojawił się na rysunku. Ale nawet to, że mój mikrofon to jeszcze mój szalik. Znaczy, hop, on ma talent. Bez kitu. Bardzo dużo szczegółów, bardzo fajny rysunek. I powiedz jeszcze zatem, co uważasz, że jest moim... Aż się boję to zapytać. Atutem. Atutem, ale na tym obrazie? O kurwa. Ej mordo, pociąg ci spierdala. Mam do ciebie pytanie, uczestnik numer 3. Przed chwilą powiedziałeś, tak? Że pies jeździ koleją. Czy na tym rysunku przedstawiłeś też siebie? Bo tak mnie zaciekawiło aż. Czy tu masz może aluzję, że jesteś psem na baby, która akurat nie spóźniła mu się kolej? Tak, to jestem ja. Ten pies to jest taka metafora mnie. Dobrze. Ej mordo, ale nos trochę chujowy. Nie mogę. Przepraszam. Co wolisz? Latać czy móc cofnąć czas? Ja bym wybrał cofanie czasu i spierdoliłbym z tego teleturnieju. Ale czy wolisz święta Bożego Narodzenia czy święta wielkanocne? Kasia wybrała? Święta Bożego Narodzenia. A dlaczego? Dostaję wtedy prezenty, jest długo wolne i jest fajny klimacik. A święta wielkanocne, no to co? Trzeba rano wstać. Nie lubisz mordzych jaj? Iść z wiklinowym koszykiem, iść do... pana ubranego w tunika, żeby ci polał tam wodą i wszyscy się wtedy cieszą, nie wiadomo z czego. Czy panowie to są takie postacie, kurwa, wiesz, z filmów, taki Batman ukryty, ma swoją norę, wychodzi tylko wtedy, wiesz, czy się lansuje, kurwa, taki... Sporo, tylko mnie ciekawie, skąd oni biorą te Mercedesy, kurwa, z lita tysięcy. Ale to chuj, co wolisz, mówić czy słuchać? Uczestnik numer 1? Słuchać. 3? Słuchać. 7? Słuchać. 8? Słuchać. Kasia? Mówić. Widzisz, możesz pierdolić ile chcesz, oni będą cię wysłuchiwać w każdym momencie. Seksus, nieraz ty opowiadałeś kawały niby hi hi ha ha, za które ja myślałam, że... A właśnie, dobrze, że mi przypomniałaś, bo co ze mnie za prowadzący, który nie powiedział początkowego kawału? Wiesz o co chodzi, jak w familiadzie, tak więc co ma wspólnego kobieta z trumną? W obie wchodzisz sztywny. Hehe! Teraz była walka o mnie? Wyglądam hotuwa. O nie! Ufu! Ajajaj! Patrz, teraz jesteśmy jak bliźniaczki. No ja jestem ta ładniejsza. Opa! Kurwa, latać też mogę! Nie, kurwa! Poczam! Mówi czy chyba nie. To jest rasistowski żart? W sensie związany z Żydami, ale to nie wiem, czy można. Chyba można, bo tak... Rzymian nie wolno tykać. Nie wolno? No, chyba nie wolno. Też mi się wydaje, że tak średnio. A mogę powiedzieć innej osobie? Chyba da radę. Chyba tak da radę. No to jakie są ulubione ich skarpetki? O! No nie wiem. Jedwabne. Ja trzeba historię znać. No nie! Nie. Czy twój stary to ogrodnik? Nie. Kurwa, no to nie wiem.
Jesteś dobra z matmy? No. To chodź, zrobimy trójkącik. Moje łóżko, ja i ty. Jezus. Jak ja odpadnę? No. No, będzie mi bardzo smutno. Pójdę płakać pod poduszkę. I nie zjedam nowego maczka. Będzie mu tak przykro. Ta randka jest w maku. Ja się miałem przepytać, ale... Uczestnik numer 3. Kurwa, nie wiem, no... Lubisz jazz? Jezus. Z tylu pytań, możesz zadać każde pytanie. Dlaczego akurat zadajesz pytanie, czy lubi jazz? To mnie ciekawi. No bo mnie to ciekawi. A czy jesteś pasjonatem na tym jazzu? To jak ty chyba nie załapałeś, nie? A, dobra, nie! O kurwa. To samo pytanie? Mhm. Druga? Tak, no nie kurwa, druga, no. Nie wiem, pewnie bym jej pokazał co nieco. Mam koty w piwnicy na przykład, albo nie wiem. A jaka rasa tych kotów? Cocker Spaniel. Na pewno koty? Nie wiem. Widziałem kiedyś, że robisz coś specjalnego. Zrobiłbyś coś dla mnie? Co? Taką jedną świecę na tym fotelu. Już kurwa robiłem świecę na tym. Proszę, zrób to dla mnie. Widzowie też by tego bardzo chcieli. Jedną taką tibistą świecę. I pozdrów wszystkich widzów, którzy byli za tobą, bo miałeś bardzo dobrą walkę. Podczas świecy, pozdrów widzów. Proszę, zrób będą, to. Będą na mnie materiały, dobra, kurwa. Pierwszy raz on wejdzie, kurwa. Pozdrów widzów! Kurwa, wyjebałem się.